Dzień dobry. Paweł Wiechno, Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii. Szanowni Państwo, rak gruczołu krokowego to bardzo poważny problem na świecie, ale i w naszym kraju. Proszę pamiętać, że jest to najczęstszy nowotwór złośliwy obserwowany w populacji męskiej. Wiemy również, że niestety bardzo często ten nowotwór prowadzi do zgonu pacjenta. Jest to nowotwór na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zgony, a na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zachorowalność. Ogólnie przyjmuje się, że u pacjentów, u których występują przerzuty odległe, nie ma możliwości terapii radykalnej, czyli terapii miejscowej, której celem jest uzyskanie wyleczenia, że u tych pacjentów stosuje się leczenie systemowe. To leczenie systemowe stosujemy długo, bo jest ono bardzo efektywne i w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie leczenia systemowego, obserwuje się stały i bardzo dynamiczny postęp. Wiemy jednak, że leczenie systemowe wyczerpuje się. Ale nasza sztuka polega na tym, by zapewnić pacjentom jak najdłuższe życie, wieloletnie przeżycia tak naprawdę, z bardzo dobrym komfortem życia. Ponieważ mamy mówić o zmianach molekularnych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, o zmianach molekularnych, które wpływają na to, w jaki sposób leczymy, należy powiedzieć, że u części pacjentów występują mutacje w genach naprawy DNA. Skutkuje to tym, że DNA nie jest właściwie naprawiane. Błędy, które pojawiają się w komórkach, w ich materiale genetycznym, nie są korygowane. W przypadku raka gruczołu krokowego te mutacje w genach naprawy nie są bardzo częste, ale się zdarzają. Na obecnym etapie szczęśliwie dysponujemy terapią, która zmienia losy pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. My wiemy, że w trakcie typowego leczenia hormonalnego pojawia się zjawisko oporności na kastrację. To znaczy, nasze podstawowe leczenie, które stosujemy w przerzutowym nowotworze gruczołu krokowego, czyli wyłączenie działania testosteronu, sprowadzenie działania testosteronu do minimum poprzez obniżenie jego poziomu, to jest kastracja farmakologiczna, można to również uzyskać drogą chirurgiczną, na którymś etapie się wyczerpuje. Wiemy wtedy, że dysponujemy metodami leczenia, które poprawiają przeżycia i rokowania pacjentów na tym etapie choroby nowotworowej. I właśnie na tym etapie choroby nowotworowej możemy zastosować lek, który szczególnie jest dedykowany dla pacjentów z mutacjami w genach naprawy. Głównie chodzi o geny BRCA1 i BRCA2. Znane być może części z Państwa z raka jajnika, z raka piersi. Proszę Państwa, w przypadku stwierdzenia tej mutacji wiemy, że zastosowanie olaparibu, czyli leku z grupy inhibitorów PARP, przynosi poprawę pacjentom. To jest poprawa polegająca na wydłużeniu życia, czyli to jest najmocniejszy element, który mówi nam, że jakaś terapia jest naprawdę skuteczna. Warunkiem zastosowania olaparibu u pacjenta z opornym na kastrację przerzutowym rakiem gruczołu krokowego jest potwierdzenie mutacji, na które ten lek jest celowany i dla których ma udowodnione działanie. Chodzi tutaj o udowodnienie, że występują mutacje w genach BRCA1 lub częściej BRCA2 w raku prostaty.
Pytanie, skąd mamy wiedzieć, że taka mutacja występuje? Proszę Państwa, w Narodowym Instytucie Onkologii obecnie planujemy przesianie całej populacji pacjentów, naszych pacjentów leczonych z powodu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w poszukiwaniu tych mutacji spustowych. Czeka nas duża praca, ale moim zdaniem całą społeczność medyczną i pacjentów czeka duża praca. Powinniśmy po prostu wiedzieć, jaki jest status mutacyjny pacjenta z rakiem gruczołu krokowego, który wymaga leczenia systemowego. Panowie, jeżeli jesteście chorzy na raka gruczołu krokowego w formie przerzutowej, macie prawo domagać się oznaczenia mutacji BRCA. To jest panów prawo. Na dodatek jest to badanie, które może zmienić sposób leczenia. Dziękuję bardzo.